Starostwo powiatowe w Dębicy jest organizatorem obchodów Narodowego Święta 3 maja. Oficjalne rozpoczęcie z ceremoniałem patriotycznym i udziałem asysty honorowej 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy rozpocznie się o 10:30 na rynku wystąpienia okolicznościowe starosty powiatu dębickiego. Jest to jedna z najwspanialszych rocznic, tych takich obchodzonych hucznie w państwie polskim. Jest to jedno z najważniejszych świąt, ponieważ historia Polski jest dość skomplikowana, trudna i naznaczona niestety wieloma wojnami, tragediami, powstaniami, niewolami. To mamy takie szczęście bądź nieszczęście, że najwięcej tych rocznic to właśnie się wiąże z takimi trudnymi, przykrymi, dramatycznymi sytuacjami. Natomiast rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, chociaż finalnie też się dobrze nie skończyła, to jednak w momencie, kiedy była uchwalana 3 maja, była to historyczna chwila, pierwsza w Europie tego typu konstytucja, druga na świecie. O godzinie 11:00 odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi. Po nabożeństwie o 12:20 składanie wiązanych kwiatów na placu Gryfitów. O 18:00 odbędzie się premiera wodewilu Krakowiacy i Górale, przygotowana przez dębickich artystów pod kierunkiem Pawła Adamka.